Cześć, witam was w kolejnym odcinku z naszego Hardscore, dokładnie tak. No to tak z bomby zaczniemy o zmianach na wyspie, bo trochę się pozmieniało. Grałem tak sobie pół godzinki. Trawa już tutaj wszystko zarosło trawą. Zatem krówki się tutaj porozmnażały, jest ich całkiem sporo. No, w skrzynce trochę drewna, tylko zdobyłem trochę bambusa, mamy. Zrobiłem enchanting, farmę takich jagódek, więc będziemy mogli sobie zbierać jagódki. Także mamy już źródło jedzenia całkiem dobre, bo już jak widzicie kolejne rosną, więc tego jest naprawdę całkiem sporo tutaj. Powiększyłem farmę trzciny. I to wszystko. Dzisiaj zajmiemy się budowaniem domku. Mamy siekierkę wydajność 1, bo na lepszą nasze narazie nie stać. Chociaż spróbujmy. Zabijmy trochę krówek. Tak trochę, tak żeby dostać 3 skóry. Tylko 3 sztuki. Nikt nie chce dać, tylko jedna na razie dała. Serio. No tu mam pecha, dobra, jest 4. To do 6 w takim razie. Jak mi jeszcze jedno dało, dobra, jest super. Super. To tak. Daj mi drewienko, daj mi papier i robimy tak. Tak. I tak, już mamy 3. Super. Jakby to postawić, żeby nie schrzanić. Tak. I raz, dwa, trzy. I teraz, jakie by było zaklęcie, gdybym tak zrobił na początku? To samo. Tylko wymagany poziom 6 jest teraz. No to nieważne. Widzimy się, jak będę miał już trochę drewienka i będziemy mogli zacząć robić dom. Bo on będzie drewniany. To pa, pa, do zobaczenia. Płynę na... no gdzieś w tamtą stronę się udam. Aha, jest jedna sprawa. Dlaczego nie mam łóżka? Creeper mi wybuchł i zniszczył łóżko. Tutaj pewnie nawet jest dziura. Gdzieś. Tutaj musi być dziura. Gdzie to łóżko było? Tu jest. Tak, dokładnie to jest dziura, bo mi creeper wybuchł. Nieciekawie. Dobra, to idę już kopać. Do zobaczenia. Ja już tutaj przepłynąłem dosyć spory kawałek. To zresztą widać po koordynatach. I nic, nie ma lądu. Tylko jakieś piękne rafy. A tu jest dużo tych raf. By mówić dwa do tych, to sobie trochę tego pozbieram. I lak wody. Jak miło. Bez przesady, ile ja muszę przepłynąć, żeby do jakiegoś lądu. Sobie na razie zwiększę render distance, wiecie? Żeby coś móc zobaczyć, bo naprawdę. Teraz są większe lagi. Ale ja może coś zobaczę, więc wyłączam nagrywanie. O, jest ląd, ale nie takie drzewka, poproszę. No to, to jest zresztą wyspa chyba. A jak nie, to widzimy się, jak znajdę jakiś fajny biomek, gdzie będą fajne drzewka. Na szczęście znalazłem wioskę, więc mamy potencjalne schronienie. Jeszcze nie zdążyłem sobie zmniejszyć tych czanków. O nie! Don't boom me. Don't boom. A, dobra, muszę to zmniejszyć. Ustawienia. Mam 10. A mi tak nie laguje na 7. 8. Zrobię sobie motyczkę kamienną. Albo dobra, łapką pościnam te snopy siana. Bo naprawdę ja chcę mieć snopy siana, bo są wartościowe. A że akurat tutaj mieliśmy obok pustyni, no to jak uciekałem przed potworkami, to stwierdziłem, że... no nic nie stwierdziłem, po prostu uciekałem przez pustynię. Ale tu jest dużo tych snopów. Będziemy bogaci. Tak wezmę, więcej nie potrzebuję.
Naprawdę, mam jeszcze stack w bazie, to tyle to już będzie i tak dużo. Dwa staki, będę miał snopów. Ludzie, wiecie ile w tej wiosce było pszenicy? Patrzcie. 1, 2 staki, 12. To jest bardzo dużo. Więc jesteśmy bogaci w pszenicę. A teraz może jeszcze poszukam jakiejś piramidki. I już, no cały czas szukam jakiegoś biomu fajnego. A tutaj sama pustynia i sawanna. Nic fajniejszego nie ma. I szukam czegoś. I przy okazji się rozglądam za piramidką. Bo w piramidce to może być nawet drugie enchantowane złote jabłko. To by było super. Albo na przykład jakiś looting 3 na miecz, co by mi się bardzo przydało, bo mam przecież te całe krówki. Jakby mi z nich leciało po nawet 5 mięsek, to by było bardzo fajnie. By było też fajnie, jakbyście zostawili łapkę w górę i subskrypcję, bo tylko 0,5% z was mnie subskrybuje, co nie jest fajne. Wiecie, jak mało to jest 0,5%? No właśnie. Bardzo mało. Ale pewnie i tak nikt mnie nie zasubskrybuje, ale okej. Przeżyję. A może nie przeżyję. Najwyżej po prostu przestanę nagrywać. Nieważne. I tak pewnie nikt nie będzie ze mną tęsknić. Teraz te komentarze, widzę te komentarze, nie? Że mam rację. No. Wiecie, to są ludzie niektórzy. Co z tego, że mój najpopularniejszy film to jest film SOS. Serio, to jest smutne. Widzicie co, ludzie, zmiana planu. W tym odcinku nie budujemy domu. Bo i tak mi się nie przyda do niczego. O, widzę kolejną wioskę tam kątem oka. Dobra, lecimy. Tylko będziemy zdobywać itemy. Takie wartościowe. Na tej pustyni. Mam łóżko. Nic mi się nie... Może coś mam koksa, 5 złotych jabłek. Jedzenia też mam sporo. Więc naprawdę nie ma sensu w tym odcinku budować domu, jeżeli chodzi o to, że poniedziałek to miał być późno odcinek, a się okazuje, że 19.30 ja jeszcze nagram specjalnie dla was. O, ale ładny biom. Ja nie wierzę. Te drewienko sobie jednak pościnam, wiecie? O, ale mamy kolejnego tego. Tego skrzyneczkowego. O, więcej obsydianu. To lubię. To już nas stać na portal. Wezmę złoto na jabłuszka. I mogę sobie wymienić to i to. Na to i to. I to wszystko. To i to. Super. I zbieramy więcej pszenicy. Ja nie wiedziałem, że obok pustyni może być biom ze śniegiem. To no, uroki Minecraftu. No, wiecie o słuchaczu. Tylko w Minecrafcie takie rzeczy. W prawdziwym życiu takiego czegoś byście nie doświadczyli, że obok pustyni nagle jakaś tajga zimowa, tam mroźno, nagle tutaj 30 stopni i przechodzimy na minus 10. No, to tylko w Minecrafcie. Ciekawe. I mamy laga, więc robię cięcie. Pewnie duża populacja z was zada mi pytanie, czemu ja nie mogę użyć tego jak te drzewo się nazywa, no wiecie, które te tropikalne takie, chyba tropikalne to się nawet nazywa, nie wiem, no chyba tropikalne się nazywa. I dlaczego ja nie mogę sobie z niego zrobić dom? No, odpowiedź jest bardzo prosta. Po prostu to drewno to mi się totalnie nie podoba. Totalnie jest do głębokiej D moim zdaniem i że nie opłaca go się używać. Moim zdaniem bardzo brzydkie. Dobre jest do na przykład płotków. To jest wtedy ładne, te płotki. Takie
pomarańczowy. To nie jest taki pomarańcz, ale no, całkiem ładny to jest kolor. Ja się też trochę zastanawiam, czemu tutaj pomiędzy tym śnieżnym biomem w środku jest pustynia. Naprawdę się zastanawiam. Nie rozumiem Minecrafta, nie chcę rozumieć. Zbiorę tak 5 staków drewna, ale będzie git. I będziemy się... Lak, okej, może być. A, już jęczę. Prosta odpowiedź. Czemu Piotrek ma laki? No bo ma sobie włączył 16 czanków i się dziwi, że jak ma jeszcze dwa programy odpalone, które zżerają tyle procesora, to potem się jeszcze dziwi, że ma lagi. Jak na laptopie gra, to ma lagi. Co zrobić? Długo będę nagrywać na kompie. Lagi będzie po prostu... Będzie unlag. To będzie unlag. Dokładnie. Dokładnie. To będzie taki unlag, że po prostu będzie się chciało to wreszcie oglądać te moje badziewne filmy. Bez montażu. Teraz po prostu nawet tego nie montuję, bo tam nie ma co montować w tych filmach z Minecrafta. To po prostu gram tyle. To nagrywam, bo lubię. Tego w ogóle nie robię dla pieniędzy. Po prostu robię to dla siebie, więc... Jeżeli to wam się nie podoba, to nie zostawiajcie tych łapek w dół. Po prostu nic nie zostawcie. Pewnie nikt do tego momentu nie dotrwał. Jak ktoś dotrwał, to niech napisze sztabka złota w komentarzu. To będę wiedzieć, że dotrwał. I przypnę serduszko każdej osobie, która taki komentarz napisze. A serduszka są zawsze fajne. Dla mnie do przypinania, jak i pewnie dla was, więc napiszcie tą sztabkę złota i... No tak jesteśmy przyszło na mój, bo tak najechałem to sztabka złota. Ścinamy dalej te drewno. Plany na następny odcinek są następujące. Będziemy robić coś bardzo fajnego, a mianowicie zbudujemy farmę expa, ale nie żadne zerotikowe, tak jak na YouTube są popularne. Przynajmniej były popularne i też je testowałem, działają, ale nie polecam. To wtedy nie jest Minecraft, tylko jakieś lagujące, nie wiadomo co, bo w ogóle to nie ma sensu. Odcinek na szczęście się pojawi, nagrywam to w niedzielę, pojawi się w poniedziałek o godzinie tak 9:30. Przynajmniej się postaram, żeby wyleciał o 9:30. Co więcej, droga do domu jest bardzo długa stąd. Poza tym, nie tylko w Minecrafcie. Dzisiaj wracałem 3 godziny z samochodem do Poznania, czy tu gdzie mieszkam. No i no po prostu miałem takie, na weekend wyjechałem, to nieistotne gdzie, dla was przynajmniej nieistotne. Dlatego ciężko mi się nagrywa, bo wróciłem 1,5 godziny temu. No to jest, czuję zmęczenie po jeździe samochodem. Możecie to chyba też słyszeć na nagraniu, że mój głos nie jest taki wyraźny, głośny, jak na innych moich filmach. Ostatecznie seria z Minecrafta Hardcore to jest druga. No w ogóle jest tak jakby pierwszą serią, bo mój niestety najbardziej popularny filmik, który ma 5300 wyświetleń niestety. To jest dla mnie bardzo smutne. Czemu u Licha Osioł ma wyświetleń więcej niż moje inne filmy? Ale innymi filmami jeden mój The Best Situation in Agario. Film nad tym filmem męczyłem się miesiąc. Miesiąc czasu go robię. I jest trzeci, jeżeli chodzi o moje najbardziej popularne filmy. Na pierwszym miejscu jest Osioł.
który już jest stary i pewnie niedługo jego żywot się zakończy, ale to jest smutne, ale niestety to jest prawda. Może na wakacje nagram drugiego osiołka, postaram się, jeszcze będzie dyszał, może ledwo, ale będzie, to nagram kolejnego osiołka. Plany jest takie, zrobić farmę expa i zrobię jeszcze farmę złota. Znaczy na razie to ja się przygotowuję na wyjście do tego neteru, bo ja bym nie chciał zginąć. Naprawdę nie chciałbym zginąć. Jakbym zginął, to po prostu ta seria nie będzie się nazywać Minecraft Hardcore, tylko sobie zrobię z tego survival. Nie no, żartuję oczywiście. Nie będę taki, że zginę, to sobie przywracę świat, bo się namęczyłem. Tak nie zrobię. No jak zginę, to po prostu będzie fajnie, znaczy nie fajnie, ale mam nadzieję, że nie zginę tak jakoś w następnym odcinku, bo to by fajne nie było, nie jakbym w tym zginął. Wolałbym tak zginąć na setny odcinek. Dobra, dokończamy ten staczek i idę już, bo będzie 5 aż 5 staków, to mi wystarczy drewna. Idę dalej przed siebie, musimy jeszcze trochę zdobyć itemsów. Zależy mi na jakiejś pustyni, może, no, może na jakiejś wiosce w tym biomie. Mamy ładne drewnianko, więc się nie martwię, że będę miał jakiś brzydki dom. Może wybuduję poza odcinkiem, co o tym myślicie, bo naprawdę domek, budowanie domu to nie jest w ogóle czas 10 sekund, nie? Naprawdę to długo trwało i by trzeba by było zrobić serię w serii 4-odcinkowej, 3-odcinkowej, 5-odcinkowej mniej więcej. Szukam iglo. Jakby się ktoś zastanawiał, co ja robię na takim biomie, takim przejściowym. Szukam iglo, które chyba... Tam widzę wioskę chyba, czy co to tam jest. Tak, jest wioska. Super. Ja szukam takiego iglo, wiecie jakiego iglo. Bo tam mogą być villagerowie, jakieś miksturki. Żeby tam uleczyć villagera i złote jabłko. O, to jest niebieski ten lód taki. Biorę tak. Buraka jeszcze nie mam, przyda się. Ziemniaczki mogę wziąć. Kotek. Nie oczy sobie. Nie oczy. Idę spać. Bo nie chce mi się po nocy chodzić. Dobra, splądrujmy tą wioskę i wracam już do mojego domku. Tu te szkielety, które dropią takie strzały. O, nie dropną, szkoda. Dropią takie inne strzały, takie, wiecie jakie. Sobie zrobię screen akordów. Super. Tego miejsca, bo ty bym mógł sobie te strzały farmić. O, klerek się ma. Zamknął mi drzwi przed nosem. Nieładnie, nieładnie, tak się nie robi. O, jest nieprzyjaciel. Pięknie, zabity. Pajączek. Klepa. I zabity. Oczywiście, bo ja bym przegrał. Ja tu oni mają tych kościołów. Proszę was, trzy to... Nie no, ja miałem rekord na moim świecie na konsoli, to miałem 5 kościołów. 5. Fajne. O, owieczka sobie padła. Smutne. I ja już wracam do chatki i widzimy się, jak będę w chatce. Tam, jeżeli przeżyję, tam zrobimy już... No, tam będzie całe... No, będę miał eku... No, jak to się nazywa? No, będę miał... Będzie taki... No, zabrakło mi słowa. Takie... No wiecie, o co mi chodzi. Takie... No wiem, nie wiem, co powiedzieć. O, śnieg. Jak to zniszczy, to się wszystko rozwali? Dokładnie. Jak nie możesz żyć, to najlepszy metod jest taka. I tyle. I filozofia.
Serio. Wkurza mnie ten Minecraft czasem. Naprawdę wkurza mnie. No to dość o mnie. Piszcie w komentarzach, co u was. No bo to mnie ciekawi. Bardzo mnie to ciekawi. Co tam u moich widzów słychać. Mam nadzieję, że same dobre rzeczy, nie tak jak... No u mnie to tam nie ma nic złego. Kanionik. U mnie jedyne, co się złego przydarzyło, to to, że nie mogą nagrywać. Popłyniemy sobie rzeką, bo jest lód, będzie się szybko przemieszczać. A tak, super. Jaki lód, jaki to jest fajny, ale... No tutaj już chyba lodu nie ma. Tutaj się ciągnie. O, i mamy już ocen. To super, bo wracam do domku. Nareszcie. Odwrócony wrak, to cieszy. Tutaj może być mapa do skarbu. I to bym sobie zostawił na... Nie wiem kiedy, na kiedyś. Jest mapa, dokładnie. Papierek mogę wziąć. I się wynurzamy. Daleko? Niedaleko, to jest gdzieś tutaj. To możemy wykopać. Odcinek będzie trochę dłuższy. A druga jest? Jest. No i nieciekawego, tylko to mogę wziąć. I wypływamy, bo bąbelki. Dobra, super, idealnie. A mapa prowadzi do którego miejsca? Tak? Tutaj? Gdzieś tu. Tutaj gdzieś, na tej wysepce. Tutaj pokazuje, że to jest tu. Tu? Tu gdzie? Wypłyńmy trochę dalej. To będzie się łatwiej. To zaraz zobaczę. Wrócę do was, jak znajdę skarb. Ok, znalazłem. Żelazo jest. Jakieś emeraldy, jedzonko. Co wywalamy? Na pewno piasek. Piaska, was taki piasku sobie zostawię. Złoto i oczywiście bierzemy serce oceanu. Puuu! Super, wywalamy te łopaty. Chciałbym sobie jeszcze jedną sztukę tego drewna, żebym miał idealnie, bo ja lubię mieć wszystko idealnie. Super. I wywalę, co jeszcze mogę wywalić? Ja lubię wywalać. To mogę. To mogę wywalić. To mogę zjeść. Miam. To mogę wywalić. No i to wszystko. I to mogę wywalić, bo już znalazłem te skarby. Ile ja musiałem przekopać? Sporo przekopałem. I widzimy się, jak będziemy już w bazie i zrobimy podsumowanie. Tak. Przypomniamy sobie, to się nazywa podsumowanie. Do zobaczenia, jak będziemy na wyspie. Dobra, także spotkaliśmy się na podsumowaniu. To nie wchodzi w grę, jeżeli chodzi o podsumowanie. To mogę wywalić. I tak. Łososie, jakiś obsydian. Serce oceanu, z którego jestem bardzo szczęśliwy. Was takie piasku przyda mi się. Mogę to nawet przepalić teraz. No wiecie, no przyda się na pewno. Na szkło, do domku. Jedzonko. Jakieś emeraldy, złoto, żelazo. Dużo drewna, 5 staków. 3 staki snopów siana. 27 książek, właśnie drzewo urosło. Co cieszy. 27 książek. Pulpit. Nasiona buraka, których nie mieliśmy. I to tyle. A, nie da się, wiedziałem, że się nie da. Złote jabłka? Też nie da. Na szczęście. Tak, na zakończenie odcinka sobie rozmnożymy krówki. Bo każdy lubi rozmnażać krówki. Ile ich tutaj jest? Jak fajnie. A,
A propos, jak już rozmnażamy krówki, to weźmy kilow do prawej, bo na razie nie zużywam na jaksowy, żeby go naprawiać. Po prostu chodzę i sobie rozmnażam. Dobra. I dlatego jest tutaj tych krówek, bo ja sobie kilof chciałam naprawić, więc... Trochę już tego kilofa naprawiłem, naprawdę. Trochę już on tych użyć ma. Trochę mu wróciło. Jeszcze do fulla dużo mu brakuje, ale myślę, że jeszcze kilka przejść tych krówek. Patrzcie, to jest tych małych. Patrzcie, jakie to jest lagowisko. I już chyba wszystkie dostały jeść. Dokładnie. Można wyjść z tego tłumu. I jutro zrobię sobie portalek. Tutaj się przepala. Sobie to odłożę. Aha, jeszcze chciałem zrobić jedną rzecz. A mianowicie zrobić 7 tylko, mogę więcej. To zrobić 9 biblioteczek i je postawić tutaj. Bo niedługo chcemy mieć enchant na 30 poziom. A na który teraz mamy? Ja myślę, że tak może 21, tak strzelam. Nie wiem, 21? 16. Wydajność 2. To spoko. 16 to już nie jest taki słaby. Jeszcze zrobię sobie, jak przedłużam, złote jabłuszko. Bo mnie stać, to zrobię. Bum, bum. I mam 6 złotych jabłuszek, jedne enchantowane. No i fajnie to wygląda. Mam razem 4 staki snopów siana. Fajne rzeczy mam. Nie chcę tego świata hardcore stracić. Pulpiczek. Także to do zobaczenia, do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Pa, pa.